Startujemy z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, kłaniam się Państwu, witam serdecznie moich i Państwa gości, którymi są pani redaktor Eliza Olczyk, tygodnik Wprost. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Oraz pan redaktor Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska. Panie redaktorze, dzień dobry również. Dzień dobry, witam serdecznie. I zaczynamy naszą rozmowę, o przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldzie Tusku, ale też o tym, co napisał w sieci, bowiem ostatnio były premier podzielił się na Twitterze taką historią z przeszłości, z rozmowy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, i zobaczmy, co tam się pojawiło, jakie słowa, jakie sugestie. Ten wpis: przed nami, wiele lat temu spytałem Kaczyńskiego, dlaczego w jego partii jest tylu łajdaków. Powiedział, że porządki w kraju można robić, używając nawet brudnej szmaty. Nazwisk nie wymienił, sami zgadnijcie. No i tutaj się pojawia pytanie, jak państwo oceniają ten wpis, bo bierzemy to za prawdę objawioną, to co napisał Donald Tusk na Twitterze, czy może sprawny marketing polityczny. Pani redaktor, czy ta rozmowa sprzed lat, bo tu, no właśnie, mamy takie sugestie, rozmowa sprzed lat, Prawo i Sprawiedliwość ma w swoich szeregach łajdaków, jest pewne niedopowiedzenie. Jak pani to ocenia? No cóż, trudno mi ocenić, czy taka prawdziwość tej rozmowy, prawda? Czy taka rozmowa w ogóle miała miejsce? Nie wiem. A jeżeli miała, to czy przebiegała dokładnie w taki sposób? No, ja uważam, że jeśli chodzi o tutaj tę wypowiedź pana Donalda Tuska, właściwie ten jego wpis, no to jest on z gatunku takich, no, no bym powiedziała, żeby nie używać za ostrych słów, no ale troszeczkę z gatunku takich pomówień. No, kiedyś ktoś nam coś powiedział i my teraz to przytaczamy, dawno temu to było. Uważam, że jeżeli pan Donald Tusk rzeczywiście odbył taką rozmowę i rzeczywiście usłyszał tego typu bulwersującą, moim zdaniem, wypowiedź, no to powinien był się z nią podzielić już dawno temu z opinią publiczną. Natomiast teraz nie ma to żadnej wartości poza takim czystym, bym powiedziała, czarnym PR-em. A jak pan redaktor ocenia zatem tę wypowiedź, ten wpis Donalda Tuska? Czy pan rozumie, dlaczego w tym momencie na takie wspomnienia Donaldowi Tuskowi przyszło, i czy wierzy pan po prostu w ten wpis? No tutaj bym zaczął od tego, że no to jest jakby stała praktyka Donalda Tuska, że coś mu się przypomina, co mu kiedyś tam Jarosław Kaczyński powiedział. To już kilkukrotnie było przerabiane, też przypomina mu się, co mu Lech Kaczyński czasami od czasu do czasu, co mu powiedział, i to jest jakby stały manewr. No ja przypominam sobie historię z tym, jak sobie przypomniał Donald Tusk, że mu Jarosław Kaczyński groził pistoletem podczas jednej z kampanii wyborczych, i to też była historyjka opowiadana. Co do meritum tego już tej wypowiedzi, nawet gdyby ona padła, no szczerze powiedziawszy, to ja się zgadzam. No, to jest trochę tak, że niedoskonałymi narzędziami można robić doskonałe rzeczy. I prawda jest taka, że w polityce jest nagromadzenie różnego rodzaju osób, których byśmy często nazwali niehonorowymi, czasami niektórych byśmy nazywali głupimi, niektórych byśmy nazywali pewnie infantylnymi, i tak dalej, i tak dalej. Często to robimy, co nie oznacza, że jakby z użyciem rąk tych osób nie można robić w polityce dobrych rzeczy. No, finalnie w Polsce mamy taki klimat, że żeby rządzić, trzeba wymuszać na posłach, żeby podnosili rękę w odpowiednich momentach, i w zasadzie tylko tyle się liczy. No, tak, tylko kiedy sobie to uzmysłowimy. Tak, uzmysłowimy. Na 460 posłów pewnie 60 ma coś do powiedzenia. Reszta to maszynki do głosowania. No. Tak, panie redaktorze, tylko kiedy zdamy sobie z tego sprawę tak naprawdę, no to budzi to jednak pewien niesmak. No pewnie, że budzi niesmak, tylko no to jest tak jak ze wszystkim. No to jest, można sobie powiedzieć, że możemy mieć duchownych w kościele, którzy wygłaszają wspaniałe kazania i mówią wzniosłe rzeczy, i ludzie się wzruszają na ich kazaniach, a później
niekoniecznie żyć zgodnie ze swoimi naukami. Mamy aktorów, których podziwiamy, na ekranach i naprawdę też dostarczają nam wzruszeń i smutków i pewnie czasami uśmiechów, ale prywatnie są totalnym koszmarem, no więc ja bym osobiście bym, jakby mnie to szczerze powiedziawszy, nawet gdyby taka wypowiedź padła, to mnie w niej szczerze powiedziawszy nic nie oburza. Dla mnie to jest tutaj też dotykamy kwestii na tych przykładach, o których mówił pan redaktor, pewnego zaufania społecznego. Pytanie, czy takim zaufaniem społecznym cieszy się dzisiaj Donald Tusk? Czy Donaldowi Tuskowi można ufać w to, co mówi, w to, co pisze? Jak uważa pani redaktor, patrząc na również doświadczenie polityczne Donalda Tuska? Ja myślę, że jest duża grupa wyborców, którzy absolutnie ufają Donaldowi Tuskowi i wierzą w jego wpisy, a jest duża grupa, która ma wręcz przeciwne stanowisko. Czyli znowu pół na pół. No, pół na pół to na razie nie. Na razie jednak ciągle tych nieufających Donaldowi Tuskowi jest więcej od tych ufających, więc tutaj pół na pół nie ma. Ale co mnie osobiście bulwersuje w tym wpisie Donalda Tuska, bo oczywiście ma rację Jacek Liziniewicz, że w polityce trafiają się różne rzeczy, ale osobiście pamiętam to, że Jarosław Kaczyński ma zwyczaj na tego typu pytania posługiwać się taką anegdotą, która kończy się tym słynnym zdaniem: innych pisateli u nas nie, prawda? Czyli to jest bardziej elegancki sposób właśnie przedstawienie, że no po prostu trzeba pracować z tymi, których się ma. Natomiast nie wyobrażam sobie, być może jestem, mam niewłaściwe mniemania o Jarosławie Kaczyńskim, ale nie wyobrażam sobie, żeby użył takich słów w rozmowie z Donaldem Tuskiem, jakie przytacza Donald Tusk. No i tylko to jest dla mnie bulwersujące, no bo po wielu latach, właściwie to nie wiadomo dokładnie ilu, bo Donald Tusk też nie przytacza jakby okoliczności tej rozmowy, wkładanie w usta Jarosławowi Kaczyńskiemu tego typu wyrażeń jest moim zdaniem no po prostu takim czarnym PR-em. Natomiast i jest na pewno duża grupa wyborców, którzy po prostu w to uwierzą i myślę, że taki był zamysł zresztą Donalda Tuska. Pytanie też, czy ten wpis pojawia się w momencie, w którym być może Donald Tusk chce odwrócić w pewien sposób uwagę od swojej osoby, z jednej strony ściągając uwagę na siebie, ale z drugiej strony od innych spraw, które go dotyczą, odwracać tę uwagę, bo no mieliśmy ten odebranie prawa jazdy Donaldowi Tuskowi, to też gdzieś tak marketingowo, PR-owo źle się na przewodniczącym Platformy Obywatelskiej odbyło. Teraz kolejna rzecz, w ostatni weekend znani sędziowie uczestniczyli w imprezie urodzinowej Komitetu Obrony Demokracji, na której występowali również politycy, właśnie w tym Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej. We wtorek na stronie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych ukazał się komunikat informujący o podjęciu czynności wyjaśniających w tej sprawie. I teraz pytanie, jak tu zarzucać Prawo i Sprawiedliwości, że upolitycznia sądy? Jak tutaj wychodzą takie kwiatki? Jak radzić sobie z tymi problemami PR-owymi? Czy Donald Tusk jest jeszcze sprawnym politykiem sprzed lat, którego znaliśmy właśnie z takiej umiejętności radzenia sobie bardzo dobrze w trudnych sytuacjach, panie redaktorze? No oczywiście Donald Tusk ma bardzo trudno, on przecież, my często o tym zapominamy, ale jako komentatorzy, ale przecież w 2014-15 roku, kiedy Donald Tusk opuszczał polską scenę polityczną, to nie był wyraz jego, nie wiem, jakiejś takiej siły wśród opinii publicznej. No, raczej był to wtedy już schodzący polityk, który liczył się z tym, że wybory w 2015 roku może przegrać. I też umówmy się z olbrzymim wręcz elektoratem negatywnym. No i teraz odzyskiwanie tego elektoratu negatywnego, czy też, no, jak rozumiem, przekonywanie części wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no jest dla niego trudnym zadaniem. Znaczy, dodatkowo mam wrażenie, że sobie to zadanie skomplikował, stawiając tą politykę w kategoriach dobra i zła. I to był moim zdaniem kluczowy błąd
w powrocie Donalda Tuska. No to jakby emocjonalne rozdryganie tej sceny politycznej i powiedzenie ludziom, wy głosowaliście na zło, staliście się, ale w tym samym daliście złu dojście do władzy, a to zło was tam przekupuje, wchodzi w wasze serca, głowy i w ogóle jesteście złymi ludźmi. No to znaczy, to generalnie sympatii mu to po stronie wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie budzi. No i też oczywiście takie postawienie sprawy budzi też naturalne pytania. No w takim razie, skoro PiS jest złem wrodzonym, to rozumiem, po drugiej stronie jest samo dobro i przedstawicielem tego samego dobra jest Sławomir Nowak, przyboczny Donalda Tuska, który chował po prostu tysiące euro w nodze od szafki, razem ze Stanisławem Gawłowskim, który z kolei trzymał akty notarialne swojego mieszkania u pasierba teściowej, czy jak to tam było. No to jeżeli to jest dobro, a to jest zło, no, a PiS jest zły, no to jakby moim zdaniem te aparaty pojęciowe, które stworzył Donald Tusk, sprawiają, że rzeczywiście odnosi się takie wrażenie, że no już nie jest tak błyskotliwy, jak był w 2013-2012 roku w szczycie swojej potęgi. Chociażby na urodzinach Komitetu Obrony Demokracji chyba Donald Tusk mówił również o mroku, który przyszedł, ale który jeszcze jest szansa pokonać. Pani redaktor, chcę zatem dopytać, czy nie jest trochę tak, że Donald Tusk wszedł w narrację, którą będzie mu po prostu ciężko obronić, albo z drugiej strony będzie po prostu ją łatwo obalić, na przykład ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo Donald Tusk mówi, tak jak pan redaktor zauważył, że walczymy tutaj ze złem, my jesteśmy dobrem, a Prawo i Sprawiedliwość wskaże, ale tu jest taki przykład, tu jest inny przykład i tak dalej, i tak dalej. Jak pani redaktor sądzi? No cóż, to zaostrzenie języka debaty publicznej, które w zasadzie, no w wydaniu Donalda Tuska, tak, bo był taki czas, kiedy on nie w ten sposób nie występował, ale od pewnego czasu, zanim jeszcze wrócił do Polski, miał tego typu bardzo ostre wpisy na Twitterze, a teraz no już po prostu występując tu i ówdzie, właśnie rzuca tego typu porównania, które w żaden sposób no, nie można uznać za takie koncyliacyjne, łagodzące, tylko za takie uderzenia, które mają na celu tylko jedno, czyli zdyskredytowanie Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, czy Donald Tusk nie ma innego pomysłu, czy też sobie wyobraża, że zdyskredytowanie jest najlepszym sposobem na to, żeby zachęcić wyborców, nie wiem, niezdecydowanych czy umiarkowanych do głosowania na Koalicję Obywatelską. Prawdę mówiąc, trochę mnie dziwi ta strategia, bo wiadomo, że umiarkowani wyborcy nie przepadają za językiem agresji, a tak niezdecydowanych też specjalnie nie da się w ten sposób przyciągnąć. Więc no cóż, no to jest chyba już tylko adresowane do własnego elektoratu. Dziwna jest to strategia jak na polityka, który za cel sobie postawił odbicie władzy z rąk PiS-u i nawet na początku miał sukcesy, jeśli chodzi o sondaże, no ale te sukcesy jakoś się zatrzymały. Może stąd się bierze to zaostrzenie języka, choć nie wiem, być może po prostu naprawdę brakuje tam innego pomysłu na to, jak to zrobić, żeby jednak przyciągnąć ludzi do czy Platformy Obywatelskiej, czy w ogóle do opozycji. Moim zdaniem nie jest to dobry pomysł, no ale to już pan Donald Tusk prowadzi swoją partię do zwycięstwa, albo i nie. Pani redaktor Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost, pan redaktor Jacek Liźniewicz, Gazeta Polska, byli moimi i państwa gośćmi, ale stawiamy tylko przecinek i za moment ponownie widzimy się na antenie telewizji w Polsce.pl w tym samym składzie.